Dzień był, był piękny, gdyby nie fakt, że politycy rżnąc z głupa całkiem niedawno zaczęli próbować forsować tak tzw. fundusz zadłużenia który polega na tym, że my dostajemy jakieś pieniądze, a czy je dostajemy, czy to jest kredyt, to później może o tym porozmawiamy, ale załóżmy, że dostajemy jakieś pieniądze, a dostajemy jakieś pieniądze za to, że pozwalamy Unii nakładać na nas dowolne podatki, czyli za to, że dostaniemy jakieś pieniądze, później Unia Europejska może nam brać pieniędzy ile chce w rozmaitej formie, czyli politycy, no, Zrobili najgłupszy deal na świecie, tylko po to, żeby mieć na chwilę więcej pieniędzy w budżecie i móc przekupywać wyborców rozmaitym rozdawnictwem. Co więcej, nie są to pieniądze, które po prostu dostajemy, to są pieniądze, które będziemy dostawać przez 7 lat, a spłacać później przez 37 lat. A kwota tych pieniędzy, odliczając te pieniądze, których nie będziemy mogli swobodnie wydawać, tylko Unia nam powie, że na przykład te pieniądze idą na likwidację kopalni w Polsce, no bo kopalnie szkodzą chyba że są w innych krajach, prawda, szkodzą środowisku. To mniej więcej te pieniądze, które zostaną do wydania, to jest kilkadziesiąt mniej niż 100 zł do pensji średnio każdego Polaka. Czyli sprzedaliśmy swoją wolność, sprzedaliśmy swoją suwerenność i bezpieczeństwo naszych portfeli przez następne kilkadziesiąt lat e, za kilkadziesiąt złotych miesięcznie do pensji. A jakie podatki nałoży na nas Unia Europejska? Proszę powiedzieć. Dowolne podatki nałoży, jakie będzie chciała, bo właśnie próbujemy, właśnie lewica razem, lewica bezbożna razem z tak zwaną lewicą pobożną, czyli pisem, właśnie się zgadza na to, żeby Unia Europejska mogła na nas nakładać podatki. Na start to będzie podatek od plastiku, podatek Ale od Ale to od nie na nas, CO2. panie pośle. To są te podatek od emisji CO2. to jest na nas, na nas. Podatek od emisji CO2, nawiasem mówiąc, już, do, już wcześniej pozwoliliśmy sobie nałożyć, w związku z czym zwykli ludzie płacą coraz większe rachunki za energię, między innymi. Podatek od transakcji finansowych, od tworzyw sztucznych i od śladu węglowego. To są podatki na start, a później Unia będzie mogła na nas nakładać dowolne inne podatki, chociaż trzeba zauważyć, że oczywiście Sejm nie przegłosował tej ustawy, tylko uważa, Twierdzi, że przegłosował, więc ja cały czas liczę na to, jednak nie należy obrażać prezydenta RP, więc liczę na to, że jestem przekonany, że prezydent RP nie będzie przecież nie okaże się przestępcą sprzedawczykiem, który podpisze nielegalną ustawę. A prawie, dlaczego niby nie nielegalną ustawę, Panie pośle? To może pan nam wytłumaczyć. Tak, już czytam. Artykuł 90 konstytucji mówi, cytuję. Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. I dalej ustawa taka jest uchwalana przez Sejm większością dwóch trzecich głosów. Podczas głosowania w Sejmie większość nie wynosiła dwie trzecie głosów, bo to jest 300 głosów było mniej. Ale Sejm udaje, lewica razem z PiSem udają, że nie trzeba dwóch trzecich, mimo że konstytucja mówi tutaj wprost: no, trudno, jaśniejszy przepis konstytucji. Że będzie rzeczywiście wnioskowali o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego? Tak, oczywiście będziemy, bo premier Mateusz Morawiecki złamał prawo, naruszając rację stanu. Natomiast muszę się odnieść do tego kłamstwa propagandowego, które było przedstawione w minionym właśnie Serwisie informacyjnymi w poprzedniej części programu kłamstwa, które utożsamia sprzeciw wobec Funduszu Zadłużenia unijnego ze sprzeciwem po prostu wobec przyjęciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, do Państwa się zwracam, bo uczestnicy tego programu doskonale to wiedzą, tylko różną głupa, żeby dostać pieniądze do budżetu. Otóż, Szanowni Państwo, proszę się zastanowić, gdyby chodziło o to, że po prostu Unia nam chce dać dużo pieniędzy, to nie musielibyśmy tego głosować w Sejmie. Unia może nam po prostu dać więcej w funduszach europejskich. Dlaczego musieliśmy głosować to w Sejmie? Otóż dlatego, że tutaj nie chodzi o przyjęcie pieniędzy, tylko o wzięcie kredytu od Unii i w zamian za to, że się zadłużymy u Unii i będziemy to spłacać 37 lat, pozwalamy Unii na to, żeby. W całej swojej przyszłości istnienia, mogła nakładać na nas dowolne podatki i mogła zadłużać Unię Europejską, w tym nas, bez konsultacji w ogóle z polskim rządem. Ja zwracam uwagę, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli uzna się, że ta ustawa wejdzie w życie, to prezydent Rzeczpospolitej Polskiej stanie się wojewodą województwa polskiego w Unii Europejskiej, województwa zadłużonego Unii Europejskiej i województwa podlegającego opodatkowaniu Unii Europejskiej. Pan Pan redaktor mówił o tym, że OLAF jest od tego, żeby tu mówić czy transparentnie wydajemy te pieniądze czy nie. Niesamowita wolta, że nagle instytucje, organy Unii Europejskiej tutaj są autorytetem czy Polska robi dobrze, czy źle. Jest to oczywiście znowu zdrada Polski. I, 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 przypominam, że cały czas organy Unii Europejskiej uważają, że w Polsce nie ma praworządności, więc rozumiem, że teraz pan redaktor i Prawo i Sprawiedliwość przyznaje rację, że skoro Unia Europejska mówi, że coś jest w Polsce źle przeprowadzone, nie ma praworządności, to znaczy, że jej nie ma. Bardzo mnie e, Panie pośle, to muszę pana zmartwić niestety, w pana, sprawie, ale być to, może. Pana no, cykl kto, kto z kim przystaje, takim się Panie staje. Pośle, więc ta koalicja obawiam z lewicą Panie, bardzo Panie, szybko Panie, na Państwa. Panie działa. pośle. Przepraszam bardzo, jeżeli Pan chce definiować prawdę, to ja aż jestem ciekaw tej pańskiej definicji prawdy. Proszę się nią podzielić. Definicja prawdy jest bardzo prosta, zgodność myśli z rzeczywistością. Klasyczna definicja e, prawdy. Konfederacja, wolność i niepodległość.